Wakacje już za nami, ale ich koniec wcale nie musi oznaczać monotonii. Pod Wrocławiem powstał nietypowy labirynt Bosk Kukurydzy. Będzie można się poczuć jak mityczny Tezeusz i z labiryntu próbować wyjść. Siejemy najpierw kręgi i po wschodach przecinamy te kręgi, tak żeby zrobić wejścia do poszczególnych przejść i aż do samego środka. Mitycznemu Tezeuszowi w wyjściu z labiryntu pomógł kłębek nici, który otrzymał od swojej ukochanej Ariadny. Zwiedzający labirynt mają na to inny, współczesny sposób. Każdy z nas praktycznie ma telefon komórkowy. Można sobie trasę spokojnie zapisać, wchodząc do labiryntu i z powrotem wrócić bez problemów. Ci, którzy są bardziej ambitni, mogą telefony wyłączyć i polegać na własnych siłach lub oznakowaniu. Prawidłowe przejścia mamy oznaczone takimi czerwonymi plastikowymi palikami, więc jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, ma szansę dostrzec taki palik, no i zachować wówczas kierunek, w którym należy dalej się udać. Tezeusz wszedł do labiryntu, żeby zabić minotaura, czyli pół człowieka, pół byka. Zwiedzający kobierzycki labirynt z kukurydzy niczego podobnego robić nie muszą. Ci, którzy chcą tam pójść po zmroku, powinni być jednak przygotowani na niespodziankę. Każdego roku i również w tym roku były ślady dzików, także no, żerowały w kukurydzy. Również i pod parkiem mamy pole hodowlane, tam również znajdowaliśmy ślady dzików. Labirynt zostanie otwarty w środę o godzinie 10. Na zwiedzających czeka dużo atrakcji, m.in. lot balonem, występy zespołów ludowych i pokazy sprzętów rolniczych. Dla Echo24 Rafał Stefaniak.